have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Wszyscy byli mocni, dopóki nie wszedł El Bordo, elbordo.pl. Witam wszystkich. Zaczynamy dzień. O kurde. Co zahaczyłem? Załadować za gęszczarkę małą. Zawiozę na wynajem. Odbiorę koparkę jeszcze w międzyczasie. I za gęszczarkę razem z koparką wiozę na drugi adres. Dobra, zbiornik pełniusi, można jechać. Tak, przywiozłem butlę. Już tutaj Denis sobie sam podłączy. Taka spawareczka przyjechała. Będziemy testować, bo jest pęknięta talerzówka. A ja lecę. Tak, jestem już z powrotem. Przerzuty porobione. Tutaj Denis już podszykował się do wyjazdu. Chyba tak, jeszcze wtedy nie zmieniłem na płyn. I co, podszykowałeś? Tak, tyle, że to jeszcze słabo wygląda. Tutaj też dałem, no i od spodu, nie? Jeszcze tak dobrze nie wygląda, nawet nie ustawiona. Jakby za mało poszedł drutu, ale no, na szybko moim zdaniem nie powinno się urwać. No dobra. Witam wszystkich tu serdecznie. Jak widać, mamy podpiętą talerzówkę, już tam Grzesiu pokazywał. Dziś jest akcja talerzowanie. Pewnie coś się zepsuje, chociaż nie wiem co, czy stworzeń wypadnie, czy drut się urwie, czy spaw pójdzie, czy jeszcze coś. Zobaczymy, a może się i bez tego uda. Woda dolana. Także co? Palimy dziada. Trzeba chyba włączyć. Co, widzimy się na polu. Dobra, dojeżdżamy na pole. Jedziemy najpierw to pierwsze małe podłużne. Zaraz trzeba będzie ustawić talerzówkę, wysokość. Więc tak, opuszczamy może najpierw, które to było. Oto tutaj. O, już coś się psuje. Drugie. O. Także co?
teraz takie coś, a jeszcze podnośnik tutaj. Coś takiego. Ile po kurde. Dobra, weźmiemy trochę, przejedziemy, zobaczymy, czy to coś warte w ogóle, takie ustawienia. Coś tam niby rusza. Weźmiemy jeszcze do góry. Nie to, oto tutaj. No i co, i podnośnikiem może jeszcze lekko w dół. Dobra, myślę, że będzie git, trochę przejadę i dogram. No dobra, wstępnie to wygląda tak. Coś tam idzie, powiem wam, że Ursus nawet nie ma przy tym tak lekko. Na razie jedziemy od mierzy, pierwszy przejazd. Zaczęte z drugiej strony, pierwsza przejechana, jak to wygląda. No co, no poruszone jest i moim zdaniem tak trzeba wszystko robić. Grzesiu pytał, czy jest sens wymiany talerzy. No jeszcze nie jest w sumie takie, wiecie. No nie są ściachane, chociaż wiadomo, jakby były nowe ząbki, to też lepiej by się wgryzało. Tutaj to najlepiej po deszczu. No co, no ale... Ale rusza ziemię. Jakby było całkiem sucho, to to byłoby jeszcze gorzej. Zobaczymy, jak spaw. Tutaj ten trzyma. Tutaj to dopiero może przy podnoszeniu. A tutaj, tutaj też jeszcze trzyma, chociaż to i tak nie jest ładnie zespawane. Pewnie za mało posuw drutu, bo na te wrzenie to jest za duże chyba, moim zdaniem. Tutaj też jeszcze nie pękło. Wiecie, to, to ma działać, a nie wyglądać akurat. Tutaj to mówię przy podnoszeniu. No i co, lecimy dalej. Może nie będzie tragedii, co? Kiedy padało? Wczoraj, ale to bardzo mało. Chyba. No co, lecimy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Ten drugi przejazd, jak widać, sąsiad kurwa już zajebał miedzę. Trzeba mu odorać 2 metry, przetalerzować. Tak nie może kurwa być. Jest teraz na równo tam widać miedzę. Pewnie też mu się coś pojebało. Jedno pole stależowane. Tak to wygląda. Tutaj już złożona do transportu. Przodu nie będę podnosił, tam niedaleko jest. To wszystko powinno być ok. Zabezpieczenie gówniane, ale jeszcze nie wypadło. To jest największa prowizorka dzisiaj. Ten spaw trzyma. Ten też trzyma. Także trzeba jeszcze trochę pojeździć, żeby urwać. No to to szybko nie pójdzie. W tamtym siłowniku jeszcze też na koniec pasuje podspawać, bo już widać pęknięcie. Co? Talerze się kręcą. Łożyska wszystkie nasmarowane, chyba tylko dwóch nie mogłem. Bo trzeba by nowe kalemitki, ale nie było. Ale to i tak jest tyle, że co nasmarowane, to jest bardzo dobrze. No i co no? Talerzuje, koła podpompowane, bo też ciągnik
chyba jak na razie wszystko ok. Tutaj nie wiem, czy gdzieś upokazywał. Dobry trafek. Pyrka sobie. No co, no nie ma tragedii. Wiadomo, gdzie więcej słomy, to jest takie nie do końca przytależowane, ale też ono ładnie to ścina, bo tam, gdzie nigdzie było położone, co już bajzon nie skosi, bo było aż tak na ziemi położone, to ono i tak to tnie, więc no. Chociaż jeszcze najlepiej to jeszcze, bo zaraz po deszczu, nie jakimś większym. To by, choć i tak nie jest twardo, jest spulchniona gleba, więc no. Jedziemy na kolejne pole i tam też będę coś nagrywał. Właśnie dojechałem na drugie pole, to jest prawie 9 hektarów, jak mówi Grzesiu. No to co, rozkładamy. Pole akurat u Grzesia, niektóre pola to są zajebiste, bo są długie i nawet szerokie, więc no na takim polu ładnie można pojeździć. Najgorzej to właśnie wielokąty, on ma jeden taki, takie pole gówniane, to kurwa będzie szlak nie trafiał, no ale co zrobić. Wszystko w porządku, lecimy no. Zobaczyć po raz 104. Tu nie ma żadnych pęknięć. Nie ma. Jeszcze się trzyma.
Jeszcze trzeba pojeździć, żeby pękło. Niektóre tu są takie słabe zabezpieczenia wsadzone, choć to akurat jest dobre. Gdzie niegdzie widziałem taką słabą śrubę i ona w sumie też może się zerwać. Nie wiem, w którym już to było. Tutaj nie. W tamtym pierwszym, chyba z tamtej strony. I tak, pierwsze talerze są chyba bardziej ustawione kośnie niż te. O. Ale jeszcze nie zerwało. Ale może zerwać, chociaż no może nie, zerwie. Tam jednego chyba talerza brakuje, ale to już było widać. Tutaj to co? No jeszcze czasami czuć hamulcami. Tu w ogóle w jednym miejscu zaczęło się pocić. To pokrywał zaworu. Wcześniej tu jeszcze na pompie było. To tam Grzesiu dokręcał i jest git. Aż taką siłą, że złamał klucz. Więc jest dokręcone fes. No i co no? Nie ma tragedii. Pewnie i tak trochę z was powie, że za słabo jest zrobione jak na tą talerzówkę. Dużo widać ze względu na tą słomę. Jak ona by była nisko, jakby było w ogóle by nisko, w ogóle całkiem koszone, to w ogóle inna bajka by była, nie? A także jest trochę tej słomy, to i będzie widać cały czas tą słomę. Ale do czasu siewu to jeszcze ona i tak sporo przepruchnieje. Teraz już nawet już nie jest. Tu się rozwala nogami, nie? Wszystko. A też całkiem na głęboko nie będę puszczał talerzówki, bo to bez sensu kółka do góry. Aby było poruszone. Później agregat ścierniskowy, chociaż wiadomo, no nawet jaki agregat, w sensie nie ścierniskowy, tylko ten do striptilu od razu, nie? To jak on pójdzie, to w sumie im mniej słomy, tym też lepiej będzie szedł. Czy tam nie będzie się zapychało, czy będzie, to już nie wiem, nie powinno, ale no wiadomo, im mniej słomy, tym lepiej. No ale jest jak jest. Tu mamy drzewo, zajebane bizonem chyba w tamtą gałąź, jedną co widać, albo w inną, już nie pamiętam. Śruby się jeszcze nie luzują. Bo ostatnio znowu się poluzowały, ale gdzieś też dokręciłem. Tutaj masz kilka chyba jest odbana, czy więcej już. Chyba jedna, jak było. No i co? Ja chyba już tu nie będę dużo dogrywał. Może koniec. Później pewnie jeszcze coś tam Grzesiu nagra. No tutaj już w sumie wszędzie zazwyczaj już po żniwach. Tylko belki są, kukurydza. Także to prace pożniwne, no i co, no i coś tam na warsztacie będzie pewnie robota. To ja to, dogram na koniec. Mówiłem, że będzie jakaś awaria, no i jest. Niby nieduża, ale jest. Widać takie kropki. Wężyk wyszedł z zabezpieczenia. Zaraz ma raczej skrzynce, będą klucze, to skręcę. Jak to się stało w ogóle? Jest tutaj taka bruzda. To chyba jeszcze jak było na wiosnę mokro po prostu. No i co? Jak tyłowałem, to ten podnośnik, który ma, jest teraz, nie wiem czy tak oryginalnie jest, akurat tego nie wiem. To on całkiem do góry podskoczył, nie? I później od razu szybko na dół. No i wywaliło trochę oleju na wężyk, za duże ciśnienie. Ja tu zaraz wezmę, co, skręcę do przodu, normalnie do tyłu. No i tyle.
ogólnie już wszystko zrobione, mamy koniec pola. Właśnie podnoszę i znowu, kurde, chyba kolejna awaria, albo nie awaria. Podnośnik tylko podnosi do tego stopnia i pierdzieli tą robotę. O cholera! Patrzcie, co tu się stało. Wypierdzieliło się, odpięło. I dlatego też spadło, to śruba musiała się już ściąć. Dobra, no co, ja to wezmę na bok, to podłączę. I co, jazda na bazę. Grzesiu sobie zobaczy na filmie, co tu się odjebało. Nie, no to już są jakieś jaja. Tutaj zrobiłem, jak mówiłem. To podniosłem, tutaj tak zaczepiłem. Do domu dojedzie. Tu wszystko zaczepione, nie? A żeby zwolnić olej, nie? To najpierw wziąłem całkiem na dół, opuściłem, ale nadal to było ciśnienie, więc zgasiłem. Poruszałem gałką w tej strony, no i dało się to podłączyć, nie? No i wszystko jest podłączone. No i co się teraz okazuje, to patrzcie wy na to sami. Ruszył, a już myślałem, że będzie dupa. Coś musiało nie załączyć, dobra. No i co, właśnie zjechałem. Jak widzicie, już później zapalił. Teraz już nie sprawdzałem. Tutaj to dojechało. I właśnie o takie coś. No i co, no, zobaczymy, czy moje sprawy zdały egzamin. Jest podniesiona. Tu nie widać pęknięć. Tutaj wszystko dobrze. Czyli co, nie pękło. Choć te spawy, nie wiem czy to... O kurde, teraz to widać, że są fatalne. No bo, no są fatalne. Słabo wyszły, akurat jeszcze trzeba ustawić dobrze spawarkę. To już tutaj ładniej wyszło. Ale przynajmniej jest tak zespawane, że to nie urwie. Mam nadzieję, że to teraz znowu już jakiś czas pochodzi. Spawarkę to wam pewnie pokazywał Grzesiu. To jest Industry Super Mix 300 4x4. To wziąłem na zero, spawanie punktowe i kurde, tu już nie wiem co to. Tutaj to pasów drutu. To pewnie trzeba będzie wziąć na 7, coś takiego. Tutaj mam na 9 ustawioną. Nie wiem, jeszcze będę regulował. Gaz to no tak jak zazwyczaj w budce jest ustawiony. Nie za dużo, nie za mało. To w ogóle jeszcze jest, tam wyciek pokazywałem wam. No trochę się upoci, nawet trochę nie mało. I tu coś w ogóle zaczęło ze sprężarki, czy tu coś jest dołożone tak jakby ze sprężarki z uszczelniacza jakiegoś tutaj. No i tak wygląda. No i tu oto i z tej strony z pokrywy tam, nie? A tak to co, na razie chodzi. Śruby bardzo się nie poluzowały. Tutaj wycieki. No to tylko co dziś jeden był. To w ogóle to jest trochę śruba poluzowana, nie wiem czy z tego leci, ale raczej nie. Tylko z tego co dziś wyleciało. No i co? No i tyle, ja chyba kończę. Jest 15. I chyba tyle.